bajkowy podcast. Bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj przeczytam Ci kolejne opowiadanie z Księgi Emocji, której autorką jest Maria Menendez Ponte, a której ilustrację wykonała Judith Abbott. Tym razem opowiadanie ma tytuł Małpostoteles. Tradycyjnie po opowiadaniu przeczytam Ci zagadkę i wymienię wszystkich, którzy zgadli wszystkie poprzednie zagadki. Gotowi? To zaczynamy. Małpostoteles. Małpostoteles bardzo różni się od pozostałych małp. Jako jedyny w swojej pawianiej rodzinie ma imię i zaraz się dowiecie dlaczego. Gdy jego rodzeństwo dokazuje, skacząc z gałęzi... on siedzi na pagórku i obserwuje świat. Dziwi się różnicy między rwącą wodą w rzece, a bezruchem pni drzew. Zachwyca się liśćmi, gdy zmieniają kolor jesienią. Patrzy na poruszające się na wietrze gałązki. Ojej, a co to takiego? Pewnego dnia zauważył człowieka, który czytał na głos książkę. Postanowił go obserwować, ukryty w koronie drzewa. Po wielu dniach uważnego przyglądania się słowom w książce i słuchania, jak człowiek wypowiada je na głos, pawianek nieświadomie nauczył się czytać. Chciałbym mieć taką książkę, westchnął. Człowiek jakby czytał w jego myślach, bo wstał nagle i poszedł do namiotu, zostawiwszy książkę na krzesełku turystycznym. Pawianek zwiesił się natychmiast na ogonie, porwał książkę i czym prędzej czmychnął na drzewo. Z dala od obozowiska usiadł wygodnie i z zainteresowaniem zaczął przewracać kartki. Książka opowiadała o pewnym filozofie, czyli mędrcu imieniem Arystoteles. Poinformował o tym rodzinę dopiero wieczorem, kiedy wszyscy szykowali się do snu w konarach drzew, bo tylko wtedy jego bracia i siostry przestawali figlować i wreszcie zapadał spokój. Oczywiście małpek nie obchodzą żadne imiona. Nie zrozumiały, na co może się przydać imię, a tym bardziej jakaś książka. Biedni, potrafią tylko hałasować, bawić się w ganianego, iskać się i bić, pomyślał ze współczuciem Małpostoteles. Jego natomiast coraz bardziej wciągała nauka. Odkrył, że myślenie daje mu spokój i poczucie wolności. I od tamtej pory ani przez chwilę się nie nudził, bo zrozumiał, jaki wspaniały jest świat i możliwość pogłębiania wiedzy. Koniec. A teraz czas na zagadkę. Gotowi na zagadkę? No to zaczynam. Co roku świeczka na torcie przybywa. W tym dniu każda buzia szczęśliwa. Atrakcji dużo i goście są w domu. Ciastek, słodyczy nie braknie nikomu. Konfetti, balony, gry i zabawy. Co to za prezent? Każdy ciekawy. Napisz odpowiedź na stronie podcastu, a ja cię wymienię wśród innych kilkunastu. Koniec zagadki. Czyli czas na wymienienie wszystkich, którzy zgadli ostatnio publikowane zagadki w ostatnich bajkach. A zatem pozdrowienia otrzymuje Polka Fasolka, Łucja, Olga i Tata, Perek z Jeleniej Góry, Amelka i Filip, Szymcio i Jasio, Kubuś, Kosti i Kuba. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do słuchania innych bajek i wierszyków. Zapraszam na stronę bajkowypodcast.pl i na profil bajkowego podcastu na Instagramie.